Mamy doruszać, muszę iść z miejsca. Jeden poziom mocy pierwszy. Drugi. Mało wszystkie wagony naciągnięte i... Ruszamy. Tam też jeszcze jechał jakiś. Otrzymujemy 67 najmniej do następnego semafora. Zobaczymy, jak mnie tam czeka. Jak mi kazali, nie? Mamy już piękny zielony semaforek. Piszmy, co? Informacja o tym, że będzie ograniczenie do 160. Nawet w teorii ten pociąg powinien posiadać ten system, ale coś nie widzę reakcji na niego. Dobra, nie ma co się rozpędzać. Moc na zero i... O handlach trzeba dać. Ostro jeszcze. No dosyć ostro w każdym razie. A szczerze powiem tak, w ogóle nie czuję w tym pociągu tam prędkości, nie? Delikatne dohamowanie, myślę, że nie ma wątpliwości, ja zawsze lubię robić ten takie dohamowania, bo to jedna i wygoda pasażerów, żeby głową do przodu nie polecieli. Dobra, wszystko odbywa się planowo.
Strasznie dziwna jest ta lokomotywa, nie? Jak mi się wydaje. Na wagonu pierwszej klasy niech tutaj nie wsiada. Bo są drzwi zamknięte. Na jedynkę dwójka mocy. Skład pomału rusza. Można nadać więcej. No to było, że ten, że się koła ślizgają, to jest alarm. A. Tutaj trzeba jechać, żeby się nie ślizgały, bo to... Wstyd i hańba. Cię koleś nie zgrają. Już teraz się nie będę ślizgać. Mówię, ten LZB niby działa. Nie działa. Że aerodynamiczne lekkie wszystko zaczął działać. Jeszcze mam szansę na to złoto. Jak to wygląda z widoku? Pasażer. Turkę trzeba było walnąć. Czekam, aż będzie 200, nie? A nic, jak ja powiem, czekam, aż będzie 200 i od razu jest 200 pokazane na mapie, tylko akurat wtedy będę musiał hamowanie zacząć.
Zapiszmy sobie na wszelki wypadek. Zapis gry to bardzo ważna sprawa jest, nie? Nissan Blaze 3, więc prawdopodobnie będą jakieś rozjazdy, przejazdy po drodze. To dla tego pociągu jest Faumars, nie? No 190 to już tak, no. Jedzie, bo jedzie. Dobra, zwolnij to i uruchom. Może dynamiczne na pierwszy początek i no to w sumie też. Sobie na ostrzeżenie przed ograniczeniem do 60. PZP se kliknę. Dobra, i hamulaj. Na czym polega, nie? Na oszustwa nigdzie tam na tej podziałce na dole nie było napisane o tym. Ograniczeniu, a jednak ono jest, nie? Śpieszę, mamy to 10.01, powinniśmy być, jest 10.30 sekund, więc na spokojnie. Zatrzymaliśmy. I wpuścimy pasażerów do składu. Teraz odjazd.
spinany spod. Spod napięty. Dajemy moc. Osiągniemy 200. No prawie zamykamy licznik, nie? Bo na licznik było 220, a my 200 będziemy. Za tamtych czasów, jak te lokomotywy produkowali, to oni nawet nie myśleli o tym. Znaczy, mogli jechać 200, ale nie myśleli chyba, że taka infrastruktura będzie. Wiecie, że rzeczywiście będzie to możliwe po prostu, że tyle jechać.
rzeczywiście robimy tyle czasu, co tam jest napisane w tym eto, w której my tam mamy być, nie? To kurczę, znowuż będziemy stali 4 minuty na stacji zamiast je. Czy te ścinki są najbardziej irytujące dla mnie? Już mapa tak strumiona, wymagająca, nie? Trzeba zapisać, nie? Rozkład zrobiony z takim naddatkiem czasu, że to przesada lekka, nie?